Za chwilę kolejne spotkanie z 10. kolejką Tauron Ligi, Siatkarek, Eleklerk, Moja Radomka, Radom i Developers Bella Dolina, Rzeszów. I Katarzyna Skorupa na zagrywce. 8-5. Jeszcze raz blok. Lazic tu ma doskonały moment na lewej stronie. Dżema tylko oddaje i szansa znowu w kontrze. Brawo dla Zaroślińskiej. Tak, dobrze rozpoczęła ten mecz. Lazic tutaj znalazła jakąś receptę na stencel. Dobrze się tam ustawia. 15-13. Ale szybko tutaj, szybko z wznoszącą się piłką jeszcze Anna Stencel. Ale dwa ataki skończone czy dwa wykonane? Dwa skończone. Jeszcze raz Wójcik. Dostaje piłkę do ataku, ale Blagojewicz obroniła. Świetnie ustawiona Jelena. Ale wraca. Dżema zatrzymana. Trochę węższą piłkę dostała do ataku, próbowała ją obrócić do prostej, ale no tam świetnie ustawiła blok Katarzyna Zaroślińska-Król. Widzieliśmy, jak się przemieściła ten jeden krok. Przerzut do tyłu i Bruna złapana blokiem. No i tego seta wygrały Radomianki. No to wracamy za chwilę przy 1-0 dla zespołu gospodarzy. I teraz ten cel w drugiej linii. Więc z przodu Magdalena Jurczyk, jest szansa po wybloku znowu skontrować. Trudna piłka, ale jak dobrze to zrobiła Jelena Blagojewicz, bo to tutaj możemy mówić na przykład o szczęściu, ale ja myślę, że to jest jednak technika i jej możliwości. Zaroślińska-Król. Niezła zagrywka i tu spotkała się z blokiem teraz Jurczyk. Zmieniła trochę tempo tej zagrywki, ale nieźle poradziła sobie Wójcik. Świetnie ustawiona Szczygłowska. A tym razem zdążyły zawodniczki z Radomia, bo już byłaby zmiana od trenera Markeziego znowu za brak obrony. Być może Zuzanna Efimienko tymczasem. No tak. Tak, szybko zebrała się do tego ataku. Karabedżo ma na zagrywce z szansą na skończenie seta drugiego i doprowadzenie do wyniku 1-1. Znowu świetnie bronią Rzeszowianki, Blagojewicz. Druga linia i znowu obrona. Szczegłowska tutaj bardzo ofensywnie gra jako libero. Świetnie to technicznie zrobiła i kończy tego seta Bruna. 16-25, a więc 1-1 za chwilę. Wracamy do Radomia. To nie najlepsze przyjęcie Aleksandry Wójcik i grają w kontrze znowu po dobrej obronie zawodniczki z Rzeszowa. Witkowska, gramy dalej. Oj. Wystawa trochę do nikogo i znowu blokiem punkt. Nie uratowała się lewą ręką Aleksandra Wójcik. Tak, to była zła wystawa Katarzyny Skorupy. Tam już nie miała co z tym zrobić Aleksandra Wójcik. Wraca do pierwszej szóstki trener Markezi na ten moment, daje grać Biała znowu na drugą stronę, możliwe, można tak powiedzieć, Blagojewicz. No i teraz rozegrana piłka na pojedynczy blok i uderza w aut Kornelia Moskwa, która pojawiła się też pod siatką. Przepraszam, 6-19. Jeden z niewielu błędów Blagojewicz na przyjęciu. Tak, nie było dokładności. Bronią jeszcze, czy asekurują zawodniczki z Rzeszowa. To przepraszam, z Radomia to była Lazic. Nie skończyła Kałandadze swoich dwóch pierwszych ataków, ale znowu blok, obrona. Znowu Szczygłowska bardzo dobrze dostarcza piłkę koleżance do ataku w sytuacji awaryjnej. Niezła zagrywka, Szczygłowska w piąty metr, Blagojewicz zatrzymana. No i jeszcze raz ona obok bloku. No widziała, jak ustawione są rywalki i doskonale to wykorzystała. Do 11 w kolejnym secie wygrywa zespół Developers Bella Dolina Rzeszów. Za chwilę wracamy do Radomia, 2-1 dla Rzeszowianek. 7-6, nawet Radomianki się odbudowały, zdobywają punkty przy zagrywce rywalek.
próbowała sprytnie tutaj zagrać Amerykanka, nic z tego nie wyszło, ale ta piłka też nie była dobra chyba. Tak, zwolniła tą rękę Katarzyna Zarośnińska. Król chciała oszukać właśnie kiwką. Bogowicz nad czasem, tym razem na zagrywce w obronie, ale nie dała rady. Dobrze, Aleksandra Wójcik. Idealne przyjęcie, piłka rozegrana na lewe skrzydło na pojedynczy blok. Zuzanna Efimienko Łotkowska na zagrywce. Ataki w kabrony, nikogo nie zaskoczyła. Świetnie Szczygłowska. Blagojewicz teraz mocno grają dalej. Rzeszowianki na pojedynczy blok. Świetnie rozegrała Katarzyna Wenerska. Została piłkę idealnie dograną pod siatkę. Bardzo szybko wystawiła. Skorupa. Jest przyjęcie. Bruna podbita po raz drugi. No i dobra piłka, ale nie kończy Wójcik. Małandadze, kiwka, jeszcze gramy. Niesamowite tutaj wysiłki wykonuje zespół z Radomia, ale teraz Rzeszowianki to kończą. Anka Łandadze przydała się w końcówce. 25-21, 3-1 dla Del Velopresu.